Warto popatrzeć na dzisiejszy fragment Ewangelii jako na taką figurę dobrze przeżytej spowiedzi. Jezus spotyka Piotra po zmartwychwstaniu i rozpoczyna swój dialog z nim od podstawowego pytania: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Każdy sakrament pokuty i pojednania to jest takie pytanie, które Bóg kieruje względem ciebie, względem mnie, dlatego że grzech. Zrywa relacje miłości, grzech osłabia więź z Bogiem, z drugim człowiekiem, rani tą relację, odcinamy się od źródła, ranimy miłość. I kiedy przychodzimy do sakramentu pokuty i pojednania, to powinniśmy mieć taki żal związany z tym, że odcięliśmy się od Boga, odcięliśmy się od źródła. Często ludzie przeżywają sakrament pokuty i pojednania w oderwaniu od relacji z Panem Bogiem. Często jest to jakieś tylko popatrzenie na swoje jakieś słabości, na to, co się nie udało. Dużo w tym jest krążenia wokół jedynie samego siebie, w zapomnieniu tej podstawowej prawdy, że grzech jest jakimś nieposłuszeństwem, jakimś oderwaniem od Boga, jakimś zerwaniem właśnie więzi z Nim, a spowiedź jest pojednaniem, jest powtórnym wyznaniem miłości, odbudowaniem więzi. Spróbujmy tak przeżywać swój sakrament pokuty i pojednania, jak święty Piotr, czyli próbując odpowiedzieć na to pytanie, czy kochasz mnie, czy, czy nadal chcesz budować ze mną relacje.